Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby po obejrzeniu filmiku zasubskrybować mój kanał, a teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem o przyszłości Kevina De Bruyne. Zapraszam! Kevin De Bruyne obecnie jest uważany za jednego z najlepszych ofensywnych pomocników na świecie. Od 2015 roku stanowi o sile ofensywnej Manchesteru City, w każdym sezonie zdobywając bramki i co najważniejsze, jest jednym z najlepszych asystentów w lidze. Belg przedłużył ostatnio kontrakt z The Citizens do połowy 2023 roku. Dał tym samym do zrozumienia, że wiąże swoją przyszłość z angielskim zespołem. Wiadomość to istotna, ponieważ ostatnio agent piłkarza De Koster opowiedział o zainteresowaniu Realu Madryt. Bardzo szanujemy Real Madryt. Zawsze pojawiają się nieoficjalne kontakty między osobami reprezentującymi kluby i zawodników. Kevin miał jednak tylko jedno życzenie i było nim pozostanie w Manchesterze City. Jest tu bardzo szczęśliwy pod każdym kątem, podkreślał agent piłkarza. Choć przed 26-latkiem jeszcze długa kariera, jego przedstawiciel twierdzi, że gracz ma już plan na jej zakończenie. Kevin kilkukrotnie był na wakacjach w Ameryce, on wręcz uwielbia ten kraj, tamtejszą kulturę. Właśnie dlatego świętował swój wieczór kawalerski tam, w Las Vegas. Często rozmawiamy o zakończeniu kariery w Major League Soccer, powiedział Patrick De Koster. Zdaniem agenta kibice City mogą jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ zawodnik ani myśli opuszczać Etihad Stadium już teraz. Potencjalne kluby? Wiecie, na razie nie ma o czym spekulować, Kevin jest u szczytu swojej kariery, nie na jej końcu. Kluby z Chin też z pewnością będą patrzeć na niego z utęsknieniem. Mimo wszystko nie wyobrażam sobie go grającego w Chinese Super League, zakończył De Koster. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach De Bruyne zagrał w 37 meczach, w których 11 razy wpisywał się na listę strzelców, a 18-krotnie asystował kolegom przy ich trafieniach. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwona, dajcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Kevin De Bruyne postąpił słusznie, pozostając w Manchesterze City. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!